Agata Mlynarska przez lata skrywała prawdę, ujrzała światło dzienne. Agata Mlynarska to jedna z tych polskich gwiazd, które chętnie wracają wspomnieniami do swojej młodości. Okazuje się co więcej, że jej młodzieńcze lata nadal skrywają niemal tajemnic. Kobieta na instagramowym koncie dodała niedawno nagrania sprzed lat. Pokazuje, jak Mlynarska wyglądała, kiedy miała zaledwie 13 lat. Jako nastolatka zagrała w hicie Rodzina Lesniewskich. Zobacz też, zdobył serce Agaty Mlynarskiej, gdy już zaczęła wątpić w miłość. Lista jej nieudanych związków zadziwia. Wideo prezentuje fragment miniserialu z 1978 roku skupiony na bohaterce granej przez przyszłą gwiazdę. Młoda Mlynarska wykonuje skomplikowane akrobacje, a potem czeka z wyrazem ekscytacji wypisanym na twarzy na decyzję o osiągniętym przez nią wyniku. Dziennikarka opisała, w jaka postać się wcielała, a przy okazji wyjawiła nieco na temat jej własnej przeszłości. Jak podkreśla, szkoła i nauczyciele byli dla niej koszmarem. Według Agaty jako 13-latka miała ogromne ambicje. To właśnie one obudziły w niej chęć dążenia do doskonałości. Mlynarska nawet nie próbowała ukryć, jak bardzo odnalezione nagranie ją wzruszyło. 1978 roku Rodzina Lesniewskich, reżyseria Janusz Leski. Muzyka Czesław Niemen. Gram siebie, o czym nikt nie wie. Najstarsza siostra. Pewnie dlatego dostałam tę rolę. Na zdjęciach próbnych byłam bardzo wiarygodna. Jestem w 8 klasie. Nie znoszę WF-u. Choć kocham ruch i sport. Szkoła i nauczyciele byli dla mnie źródłem niekończącego się koszmaru. Ten skok symbolizował zwycięstwo Agnieszki Lesniewskiej i Agaty Mlynarskiej. Dwóch 13-latek. Które na głowie miały nader dużo ambicje, nie pozwalały im się zatrzymać w dążeniu do wymyślonej doskonałości. Bardzo mnie wzrusza ten fragment. I z ogromna czulością patrzy na tę dzielna dziewczynkę. Na szczęście nie została aktorka, choć widać wielki talent na miarę Oscara, napisała w sieci Agata. Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Agaty. Większość była pod wrażeniem nie tylko jej wysportowanego ciała, ale również wyznania, na które się zdecydowała. Pamiętam bardzo dobrze ten wątek. Bardzo kibicowałam twojej bohaterce i bardzo cieszyłam się z tego sukcesu. Pamiętam ten odcinek, choć byłam dzieckiem. Strasznie to przeżywałam i trzymałam za panią kciuki, entuzjastycznie donosza internauci. Agata Mlynarska od wielu lat zmaga się poważnymi schorzeniami. Gwiazda cierpi z powodu choroby Lesniowskiego Crohna oraz fibromialgii. W swoich social mediach chętnie o nich opowiada. Mlynarska o chorobie Lesniowskiego Crohna dowiedziała się, kiedy miała 45 lat. Po jakimś czasie odkryła, że cierpi tę z powodu innego schorzenia, spondyloartropatii, przestaje chodzić. Wyje z bólu stawów. Nie śpię. Od lat biorę sterydy. Mimo to wciąż staram się funkcjonować. Pracuję, można przeczytać w sieci. Na szczęście nowoczesne terapie leczenia poprawiają stan zdrowia kobiety. Dziennikarka chętnie publikuje w sieci informacje na temat swojego stanu zdrowia. A także opisuje, jak wygląda terapia krok po kroku.